Warner Bros. Wykupuje studio Rocksteady, Sonic Adventure pojawi się na Xbox Live Arcade i Mass Effect 2 dostaje nowy dodatek. Firma Warner Bros. Poinformowała niedawno szerszą publikę o wykupieniu przez nich pakietu większościowego w studiu Rocksteady, czyli ludzi odpowiedzialnych za doskonałe Batman Arkham Asylum. Jakby nie patrzeć, chłopaki mają teraz troszkę przerąbane, bo do końca życia będą trzaskać gry o superbohaterach. Przy okazji, jedna mała sprawa. Jeżeli każe wam zrobić nowego Supermana, to odpuśćcie sobie, ogłoście bankructwo i oszczędzicie tym kłopotu nam i sobie. Od jakiegoś czasu głośno jest o planach Segi dotyczących wypuszczenia konwersji Sonic Adventure, znanego posiadaczom konsoli Sega Dreamcast, na Xbox Live Arcade. Podobno ma być to konwersja w wersji DX, czyli tej znanej z GameCube'a, poprawionej graficznie. I jak na razie recenzje są dosyć słabe. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, już punkty mam odłożone. Przy premierze Mass Effect 2 BioWare zarzekało się, że będzie dostarczał nam coraz to nowych dodatków za pośrednictwem ich sieci Cerberus Network. Faktycznie jest to prawda, bo już pod koniec marca mamy dostać nowy dodatek noszący tytuł Firewalker, w którym będziemy mogli przetestować pojazd o nazwie Hammerhead. Ma on być niezwykle szybki, niezwykle mocno uzbrojony i w ogóle czary mary hokus pokus. Tylko jest jeden problem. Mam nadzieję, że to nie będzie nowe mako, bo jeżeli się załamie się i wyrzucę tą płytę przez okno.